Cześć i czołem, kluski z rosołem. Słuchasz Polski Daily, podcastu dla osób, które uczą się języka polskiego, interesują się polską kulturą, historią, społeczeństwem i wszystkim związanym z Polską. Nazywam się Paulina Lipiec, jestem nauczycielką języka polskiego, autorką różnych materiałów do nauki polskiego, które publikuję na stronie www.polskidaily.eu oraz wielką fanką serialu Outlander. Teraz, kiedy już się trochę znamy, zapraszam Cię na nowy odcinek. Jeśli już trochę mnie znasz, słuchasz mojego podcastu albo śledzisz mnie na Instagramie, to pewnie wiesz, że bardzo lubię czytać. Zawsze bardzo dużo czytałam. Kiedy byłam dzieckiem, pani bibliotekarka znała mnie z imienia i nazwiska i pewnego dnia powiedziała: "Przykro mi, Paulinko, ale już nie ma więcej książek dla dzieci." Wtedy zaczęłam czytać romanse, ale to inna historia. I też dlatego zaczęłam studiować polonistykę. Ostatnio zdecydowałam, że chciałabym umieć polecać Wam książki polskich autorów, ale od dawna nie czytałam niczego po polsku. Więc znalazłam taką aplikację, nazywa się Legimi i to nie jest reklama, bo nikt mnie niestety nie sponsoruje, ale gdyby chcieli, to jestem otwarta na propozycje. I w Legimi można kupić sobie abonament, kosztuje jakieś 40 zł miesięcznie i ma się dostęp do wielu, wielu e-booków i audiobooków, również polskich pisarzy. Więc zdecydowałam, że będę czytać więcej po polsku. Mój pierwszy wybór padł na książkę Szczepana Twardocha pod tytułem Król. Już słyszałam wcześniej o tej książce od mojej przyjaciółki, która oglądała serial. Bo powstał też serial, niestety jest dostępny tylko na platformie Canal+, którą można oglądać tylko jeśli jesteście w Polsce. Albo macie VPN. Ja jeszcze nie zdecydowałam się wykupić sobie dostępu do tej platformy, bo już mamy Netflixa, HBO, ja mam Legimi i po prostu nie mam czasu na kolejny serial. Zresztą uważam, że zawsze lepiej jest zacząć od książki, a dopiero potem obejrzeć adaptację. I chyba miałam rację, bo książka pod tytułem Król jest fenomenalna. Tak mnie wciągnęła, że pochłonęłam ją w 3 dni, a wiadomo, jak się słucha audiobooka, to zajmuje to zwykle trochę więcej czasu niż czytanie normalnej książki. Ta książka opowiada historię pewnego żydowskiego gangstera w Warszawie w latach 30., a więc przed II wojną światową. Jakub Szapiro był bokserem, jest gangsterem i bardzo interesującym bohaterem. Książka nie tylko opisuje przestępstwa, jakieś ciemne sprawki gangsterów, ale też świetnie opisuje Warszawę w latach 30., jej społeczeństwo, jej dzielnice, ubrania, samochody i generalnie ten klimat tamtych czasów. Prawdopodobnie wiecie, że Polacy mają spory sentyment do czasów komunizmu. Ale jeszcze większy sentyment mamy do dwudziestolecia międzywojennego, a więc tego krótkiego okienka, tego krótkiego okresu między 1918 rokiem a 1939 rokiem. Dlaczego? Myślę, że to bardzo proste. W 1918 roku odzyskaliśmy niepodległość
I po raz pierwszy od 123 lat mieliśmy własne państwo, własne demokratyczne państwo. A po drugie, ten okres był bardzo interesujący kulturowo. Powstało wtedy dużo interesujących książek, powstały wtedy bardzo ciekawe piosenki, na przykład w tym czasie do popularnych artystów należeli na przykład Hanka Ordonówna, Eugeniusz Bodo, Jan Kiepura, czy chociażby Adolf Dymsza. Ten czas to też rozwój technologii. Na ulicach Warszawy, które notabene były w fatalnym stanie, jak ulice całej Polski, pojawiły się pierwsze samochody, a wszyscy wiemy, że te pierwsze samochody były naprawdę piękne. W domach, nie wszystkich domach, domach inteligentów, elity, śmietanki towarzyskiej, pojawił się prąd, więc gospodynie domowe i służące mogły korzystać z elektrycznych żelazek, odkurzaczy, a nawet elektrycznych kuchenek. To było coś kompletnie nowego i nawet panie domów, bogate panie domów, zapisywały się na kursy gotowania na kuchence elektrycznej. W tamtych czasach pojawiły się też nowe pociągi. Jednym z takich pociągów była znana Lux Torpeda. Bardzo interesujący kształt pociągu dodał takiej legendy tym nowym modelom. A co ciekawe, właśnie Lux Torpeda w 1936 roku przejechała trasę z Krakowa do Zakopanego w 2 godziny 18 minut. Podkreślam, to było w 1936 roku i do tej pory żaden pociąg nie przejechał tej trasy szybciej. Czyli rekord na tej trasie jest sprzed II wojny światowej. Absurdalne. Tym bardziej absurdalne, że do teraz ludzie narzekają, jak wolno jedzie się z Krakowa do Zakopanego. Tamte czasy, oprócz eleganckiej muzyki, nowinek technologicznych, wspaniałej mody, czyli mężczyźni w koszulach, w garniturach, w prochowcach jak Inspektor Gadżet i kobiety w pięknych sukienkach, kapeluszach z piórami, falowanych włosach, pomalowanych ustach i paznokciach. To wszystko nadawało taki klimat, że trudno nie mieć do tego czasu sentymentu. Przed wojną polskie społeczeństwo też wyglądało inaczej. W Polsce mieszkało wiele narodowości. W Warszawie było 31% Żydów. W Białymstoku ponad 40%. Do tego tamte czasy to rozwój kina, rozwój kinematografii. Na początku filmów niemych, a po 30 roku również filmów mówionych. Do tej pory nie zachowało się tak wiele polskich filmów, ale część z nich można obejrzeć na przykład na stronie Ninateki. I właśnie mówiąc o filmach, w ten sposób przejdziemy do tematu dzisiejszego odcinka, a więc biografii Poli Negri. Aktorki, polskiej aktorki, która zrobiła niesamowitą karierę na świecie. Pola Negri urodziła się w rodzinie niezbyt bogatych ludzi. Jej ojciec, z pochodzenia Słowak, został aresztowany i wysłany na Syberię, kiedy Pola była jeszcze małą dziewczynką. Jej matka przeprowadziła się wtedy do Warszawy, gdzie miała sklep. Pracowała też jako pomoc domowa, czyli pokojówka albo służąca. Pola już jako mała dziewczynka okazywała talent aktorski. Wszyscy mogli zauważyć, jak dobrze tańczyła, śpiewała. Na szczęście jej matka dostrzegła ten talent i wysłała ją do szkoły baletowej. Potem Pola skończyła również kursy teatralne i od razu została zauważona. Na początku występowała w teatrze. W 1912 roku, a więc jeszcze
sporo przed odzyskaniem niepodległości, wzięła udział w ślubach panieńskich. Śluby panieńskie to jest komedia Aleksandra Fredry, dosyć zabawna, wszyscy Polacy muszą ją czytać w szkole. Ten występ otworzył jej drzwi do kariery. Wkrótce została zauważona przez właściciela pierwszego polskiego studia filmowego, Sphinx. I tam debiutowała na wielkim ekranie, w filmie Niewolnica zmysłów. Wszyscy od razu dostrzegli, jak bardzo oddaje się swojej roli, jak emocjonalnie gra. Musiała w końcu. Filmy nie miały wtedy dźwięku, więc cała gra aktorska opierała się na mimice, ruchach, uśmiechach, spojrzeniach itd. I ona radziła sobie świetnie. Wkrótce po pierwszym występie w filmie zmieniła imię na Pola Negri, ponieważ była zafascynowana poezją włoskiej pisarki, włoskiej poetki Ady Negri. Dość dobre imię jak na gwiazdę międzynarodowego kina, nie? W 1919 roku podróżowała z Warszawy do Berlina. Prawdopodobnie, żeby promować swój film Niewolnica zmysłów. Na granicy zatrzymali ją wojskowi, bo generalnie w tamtych czasach myślano, że Pola jest niemiecką agentką. Pokłóciła się wtedy z podporucznikiem Edwardem Dębskim i sprawy się tak potoczyły, że została jego żoną. Nie na długo jednak. Chyba szybko jej się znudził. Kiedy już mieszkała w Berlinie, który w tym czasie był stolicą światowego kina, jeśli nie wiedzieliście o tym, to proszę bardzo, ciekawostka, i tam zaczęła współpracować szczególnie z bardzo znanym reżyserem Ernstem Lubitschem. Ich współpraca wydawała się być doskonała. Zaczęła grać w takich filmach jak Carmen czy Passion. Ponieważ filmy nie miały głosu, dużo łatwiej było je promować na całym świecie. Niemieckie filmy były bardzo popularne również w Ameryce. I tam również dostrzeżono talent Poli Negri. Amerykanie chcieli ją porwać. To znaczy chcieli, żeby przeniosła się do nich i u nich nagrywała filmy. Nawet sam Charlie Chaplin, kiedy kiedyś odwiedził ją w Berlinie albo po prostu przyjechał do Berlina, zapytany o to, co mu się najbardziej podoba w Europie, odpowiedział, że Pola Negri. Zresztą mieli potem gorący romans. Przynajmniej tak twierdziła Pola Negri. W końcu zdecydowała się wyjechać. Wsiadła na statek. Po przyjeździe do Nowego Jorku witały ją tłumy. Na łodziach stali ludzie z wielkimi transparentami z napisem "Witamy w Ameryce". Była naprawdę gigantyczną gwiazdą. Pierwsze jej filmy w Ameryce nie były tak dobre. Nie dostawała takich ambitnych ról. Ale mimo wszystko cały czas bardzo się podobała i krytycy twierdzą, że nawet w takich głupich filmach dawała z siebie wszystko. Pokazywała swój prawdziwy talent. Możecie się zastanawiać, jak ona się dogadywała w Ameryce. W końcu urodziła się w Polsce, mówiła po polsku. Kręciła trochę filmów w Niemczech, mówiła doskonale po niemiecku. A w Ameryce? Na początku nie znała kompletnie niemieckiego. Ale to nie był problem, bo wszyscy w świecie kina mówili po niemiecku. Poza tym w filmach niemych jej akcent czy jej głos nie były potrzebne. Jej kariera rozkwitła. Została zatrudniona przez Paramount, którego stała się wielką gwiazdą. Problem polegał na tym, że Paramount już miał inną gwiazdę. Gloria Swanson. Konflikt między dwoma aktorkami narastał. Chociaż historycy mówią, że tak naprawdę wcale nie były rywalkami i miały do siebie szacunek. A ta cała ten cały konflikt był dobry dla ich kariery, bo dzięki temu
gazety filmowe pisały o nich jeszcze więcej. Dla tej wytwórni filmowej, dla Paramount Pictures, zagrała w kilku bardzo dobrych filmach. Na przykład w Zakazanym raju, wyreżyserowanym również przez Ernsta Lubitscha, który przypłynął do Ameryki za Polą Negri, grała tam rolę carycy Katarzyny. I to była jedna z jej najlepszych ról. W 1927 roku wróciła do Europy, żeby poślubić gruzińskiego księcia. Można powiedzieć, że celowała bardzo wysoko w swoim wyborze mężczyzn. Pamiętacie? Charlie Chaplin miała też romans. Podobno, sama tak mówiła, sama nakręcała plotki, miała romans z Rudolfem Valentino. No i teraz gruziński książę. W tym czasie, kiedy ona i książę przeżywali swoje upojne lata, pojawiły się pierwsze filmy dźwiękowe. I to był trochę problem, bo Pola Negri nauczyła się w końcu angielskiego, ale zawsze miała dosyć silny akcent. Poza tym jej głos był dosyć niski. Wielu ludzi mówiło, że zbyt ordynarny do filmów. Co jest trochę przykrym komentarzem, no ale okej. W 1931 roku rozwiodła się z mężem i wróciła do Berlina, gdzie dostała propozycję pracy, propozycję angażu w filmach. W Europie nadal ją kochano. W Ameryce jej 5 minut już minęło. Podobno zachwycony jej grą aktorską i jej urodą był sam Hitler. Dostała 2 propozycje zagrania w filmie propagandowym nazistów. Pierwszą odrzuciła i nic się nie stało. Drugą odrzuciła i musiała uciekać. Uciekła więc z Berlina z 2 walizkami. Najpierw pojechała na południe Francji, gdzie miała willę, rezydencję. Pożegnała się z nią i potem wyjechała do Portugalii, a stamtąd wsiadła na statek i ruszyła z powrotem do Ameryki. Nie miała już nic. Cały jej majątek został w Europie. No, nie tylko chodzi o to, że uciekała szybko, ale też dlatego, że rozwód kosztował ją bardzo, bardzo dużo. Wysiadła ze statku w Nowym Jorku i podobno szła ulicą przed siebie, bez celu, kiedy spotkała ją Margaret West. Przedstawiła się jej jako wielka fanka i zaproponowała, żeby spędziła trochę czasu w jej mieszkaniu. Margaret należała do bardzo bogatej rodziny i bez problemu mogła utrzymywać znaną aktorkę. Po jakimś czasie obie kobiety przeprowadziły się do Kalifornii, gdzie już nie było filmów dla Poli Negri, więc wiodły po prostu spokojne życie w ciepłym klimacie. W latach 50. Pola i Margaret przeniosły się do San Antonio w Teksasie. I tam Margaret umarła, zostawiając Poli bardzo dużą sumę pieniędzy. Przyjaciółka poprosiła ją też w testamencie, żeby jeszcze raz zagrała. I zagrała w filmie Księżycowe Przątki. Miała wtedy nadzieję, że może dostanie Oscara, tak jak jej ex-rywalka Gloria Swanson, ale tak się jednak nie stało. I chyba ta porażka ją trochę dobiła, przygnębiła, zasmuciła, bo na dobre wycofała się z życia publicznego. Umarła w 1987 roku. W San Antonio. Do dzisiaj jest w Polsce znana i pamiętana jako chyba jedyna Polka, której udało się zrobić tak ogromną karierę za granicą. Nie znaczy to, że Polki nie próbowały. Były takie aktorki jak Izabela Skorupko, która grała dziewczynę Bonda w jednym z filmów z Piercem Brosnanem. Była Iza Miko, szczerze mówiąc nie wiem w czym grała. Alicja Bachleda-Curuś, która chyba najbardziej jest znana z tego, że ma dziecko z Colinem Farrellem. I pewnie kilka innych aktorek, które rzucały karierę w Polsce, pakowały się, jechały do Hollywoodu
i walczyły o rolę. Poli Negri na pewno było dużo łatwiej dzięki temu, że filmy w jej czasach były nieme. No ale poza tym na pewno miała gigantyczny talent. Wystarczy obejrzeć kilka fragmentów filmów, w których brała udział i sami zobaczycie. Tymczasem to już koniec tego odcinka. Mam nadzieję, że zachęciłam Was do poszukania informacji albo może nawet obejrzenia jakiegoś filmu z Polą Negri, a może do przeczytania książki Twardocha Król, która bardzo fajnie oddaje klimat tych czasów. W opisie tego odcinka znajdziesz też link do takiej bardzo fajnej, krótkiej produkcji fabularnej z napisami po angielsku, która również bardzo fajnie pokazuje klimat tamtych czasów. Jeśli chcesz zostać członkiem społeczności Polski Daily i dołączyć do naszych lekcji i dyskusji, wejdź na stronę www.polskidaily.eu. Znajdziesz tam transkrypcje podcastów, listę cotygodniowych wydarzeń online, informacje o kursach i dodatkowe materiały do nauki. A jeśli lubisz mój podcast i spodobał Ci się ten odcinek, kliknij subskrybuj na Apple Podcast, Spotify, YouTube i w każdej innej aplikacji do słuchania podcastów. Będzie mi również bardzo, bardzo miło, jeśli dodasz krótki komentarz, ocenę, opinię i oczywiście udostępnisz ten odcinek znajomy. Serdeczne dzięki. To już koniec i bomba. Kto nie słuchał, ten trąba. Do usłyszenia.